Dzień dobry Państwu. Dzieje człowieka to dzieje gospodarowania. A pisanym świadectwem tego gospodarowania jest historia myśli o gospodarowaniu, czyli historia myśli ekonomicznej, bo ekonomy to gospodarka. Tradycyjnie dzieli się historię myśli ekonomicznej na takie trzy wielkie etapy: na starożytność i średniowiecze, nowożytność, czyli teorie przedklasyczne, i na ekonomię klasyczną, czyli od Adama Smitha do dzisiaj. Taki akademicki podział, który nic nie mówi. Przyjrzyjmy się zatem dziejom ludzkiego gospodarowania i ich dokumentowaniu, czyli ekonomii. Nauka jest częścią kultury człowieka. Nauka nie jest obiektywna, jest częścią naszej codzienności. Ma nam pomóc zrozumieć świat, podobnie jak religia, chociaż nauka i religia działają w innych obszarach i na inne odpowiadają potrzeby. Ekonomia, czyli gospodarowanie. Czynimy ziemię sobie poddaną, gospodarujemy. Zadaniem ekonomii jest umacniać nas w prowadzonym przez nas gospodarowaniu. Nauka ekonomia, czyli zbiór wiedzy o gospodarowaniu. Ekonomia nie jest żadną nauką ścisłą, która pozwala przewidywać przyszłość. Ekonomia jest tak jak psychologia, socjologia, historia czy teologia. Z tego zbioru wiedzy próbujemy wysnuć wnioski na przyszłość. Ale nie potrafimy przewidywać gospodarczej przyszłości. Nie potrafimy. Porozmawiajmy o historii myśli ekonomicznej. Myśl ekonomiczna ma nas utwierdzać w słuszności działań dotyczących czynienia sobie ziemi poddaną. I ze względu na sposób gospodarowania, czyli tego, co stanowi clue ekonomii, można to ludzkie gospodarowanie podzielić na kilka podstawowych okresów. Na gospodarstwo filozofa, na kościelne spekulacje, na rozpasany kapitalizm i wreszcie ostatni okres do roboty, obóz pracy. W każdym z tych okresów inne obowiązywały paradygmaty. Paradygmaty, czyli takie podstawowe twierdzenia, które definiują naukę. A kto wychodził poza paradygmat, ten przestawał być ekonomistą. Wszystkie nauki zbudowane są na paradygmatach. Ekonomia nie jest wyjątkiem. Na wykładach ekonomii uczycie się Państwo trochę pustych, oderwanych od rzeczywistości pojęć i wydumanych wzorów. A ja bym chciał pokazać Wam ekonomię trochę inaczej, inspirująco. Inspirująco. Chcecie? To posłuchajcie. Ekonomia, czyli nauka o gospodarowaniu. Angielskie economy to właśnie gospodarka. Ekonomia nie jest ani nauką ścisłą, ani tym bardziej nie jest obiektywna. Ekonomia jest uzasadnieniem dla naszego gospodarowania. I omówmy pokrótce te wymienione przeze mnie podstawowe okresy historii myśli ekonomicznej, żeby zrozumieć, jak my to gospodarowanie rozumieliśmy przez pryzmat dziejów. I jak ono dzisiaj wygląda? To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć nas samych. Okres pierwszy, tak jak mówiłem, to jest gospodarowanie filozofa. Od początku historii człowieka, czyli jakieś 5000 lat, aż do upadku Cesarstwa Rzymskiego, przedmiotem myśli ekonomicznej było w zasadzie gospodarstwo. Historia człowieka liczy się od wynalezienia pisma. Wcześniej to była prehistoria. Kiedy zaczęło się to gospodarowanie? No właściwie od zawsze. Człowiek musiał troszczyć się o pokarm, a to społeczne gospodarowanie zaczęło się wraz z powstawaniem pierwszych cywilizacji i specjalizacją w obrębie społeczeństw. Na czym polegało to społeczne gospodarowanie? Schemat pozostaje niezmienny właściwie do dzisiaj.
gospodarstwa wytwarzały żywność i przedmioty codziennego użytku i z wytwarzanych przez siebie dóbr płaciły część dla władzy, czyli dla tego kogoś, kto pilnował doczesnego porządku, i gospodarstwa płaciły drugą część dla kościoła, czyli dla tych, którzy pilnowali porządku po śmierci. Gospodarstwa zawsze płaciły dla władcy i dla kościoła. Nawet w tych cywilizacjach, w których nie znano pieniądza. Nie było jeszcze wtedy pieniądza, ale podatki już były dla władcy i dla kościoła. Potem około VII wieku przed naszą erą wynaleziono w Grecji pieniądz. Przynajmniej w tej kulturze europejskiej tak przyjmujemy. Dlaczego kultura narodziła się w Grecji? Ano właśnie dlatego, że Grecy wynaleźli pieniądz. I dzięki handlowi z użyciem pieniądza stali się bardzo bogaci. Stać ich było na takie filozofowanie. Kultura i nauka kwitnie zawsze w społeczeństwach bogatych. Jak już ludzie nie muszą ganiać za pożywieniem, to zajmują się sprawami zbędnymi, kulturą, filozofowaniem, nauką i tak dalej. Ekonomia, czyli greckie oikonomikos. Oikos to dom, ojczyzna, rodzina, a nomos to prawo, zasada. Całość oikonomikos tłumaczy się jako biegły w zarządzaniu domu lub po prostu gospodarz. Oikonomikos, ekonomia, czyli umiejętność zarządzania domem. Ta pierwsza myśl ekonomiczna dotyczyła gospodarstwa, czyli upraw, hodowli, niewolników i bitego pieniądza. Ale miewała też charakter bardziej ogólny, taki filozoficzny. Tak, myśl ekonomiczna miała charakter filozoficzny, ta pierwsza myśl. I u Greków, i u Rzymian była to bardziej ogólna refleksja nad kondycją człowieka, niż jakieś tam analizy dotyczące przedmiotu gospodarowania. Mieliśmy w starożytności trochę rozważań o roli niewolników, no ale przecież ktoś tę fizyczną pracę na gospodarstwie musiał wykonywać. A sama praca fizyczna w starożytności była czymś poniżającym, odwrotnie jak dzisiaj. Wówczas praca hańbiła, była złem. No i dlatego w tej starożytności potrzebni byli niewolnicy, bo niewolnik był narzędziem pracy, jak choćby u Arystotelesa. Mieliśmy też trochę rozważań o pieniądzu, czy pieniądz jest tym, co na nim jest napisane, czyli teoria nominalistyczna, czy jest tym, z czego jest zbudowany, czyli jakie ma, jaką zawartość srebra czy złota. I to jest teoria substancjalna. One się ciągnęły później przez całą historię gospodarowania człowieka. I czy wolno pożyczać na procent? To też występowało u Arystotelesa. Ten problem będzie jeszcze wracał w średniowieczu i zresztą sporo później także. Było też trochę rozważań o idealnym państwie w tej starożytności. I tu dobrym przykładem jest państwo Platona. Wprawdzie miało to być idealne państwo, ale może i dobrze, że te platońskie idee nie zostały nigdy urzeczywistnione, bo raczej byłoby trudno żyć w takim idealnym państwie rządzonym przez, tak jak to chciał Platon, z założenia biednych filozofów. Bo tak to sobie Platon wyobrażał, że byli filozofowie, byli żołnierze i ta reszta gospodarstwa. Z dzisiejszego punktu widzenia, z tej starożytności, żadna to była ekonomia, raczej filozofowanie na tematy gospodarstwa i pokrewne. Okres filozofującego gospodarstwa kończy się wraz z rozpadem Imperium Rzymskiego. Dlaczego upadło Imperium Rzymskie? Bo poległa jego gospodarka. Nikt Rzymian nigdy w żadnej wojnie nie pokonał. Za to pokonała ich własna gospodarka. Umieli walczyć z wrogami w polu, ale już z gospodarowaniem nie szło im tak dobrze. Ten rzymski pieniądz pod koniec imperium był coraz lichszy i lichszy, gospodarka coraz bardziej się kurczyła, aż kiedy weszły plemiona germańskie, to nie było komu z nimi walczyć. Rzymian nie było już stać na wystawienie silnej armii. I tak wraz z upadkiem gospodarki zakończyło swój żywot Imperium Rzymskie. Rzymianie byli tylko filozofującymi gospodarzami. O
okres religijny, kościelny w gospodarowaniu. Ten okres zaczyna się wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego w V wieku. Cesarze rzymscy nigdy nie mieli własnej administracji. Każdy cesarz miał tylko swoich przybocznych, najczęściej wyzwoleńców. I jak cesarze dochodzili do władzy, często w wyniku zamachu, stawali się cesarzami i mieli za zadanie rządzić całym imperium. Ale przecież nie mieli żadnej administracji. I wprowadzenie chrześcijaństwa miało to zmienić. Dlaczego? Bo w starożytności religie wyglądały zupełnie inaczej jak dzisiaj. W starożytności każda świątynia to była w zasadzie osobna władza. Nie było kościelnej hierarchii w obrębie państwa. Nie było obligatoryjnego przepływu informacji. Cesarz wprawdzie był najwyższym kapłanem, ale niewiele z tego wynikało praktycznych korzyści dla sprawowania władzy. Dopiero chrześcijaństwo to zmieniło. Chrześcijaństwo, bo było religią o takim charakterze uniwersalistycznym. Mogło całe imperium scalić i można było przez chrześcijaństwo całym imperium zarządzać. Konstantyn Wielki liczył, że wraz z przyjęciem chrześcijaństwa religia będzie miała taki charakter scentralizowany i podległy cesarzowi. I to cesarz Konstantyn przewodził kościelnemu soborowi, a nie wtedy jeszcze nic nieznaczący biskup Rzymu. To Konstantyn decydował o dogmatach wiary, choć formalnie nie był nawet ochrzczony, bo ochrzcił się dopiero na łożu śmierci. To Konstantyn i jego następcy na gwałt siłą wprowadzali chrześcijaństwo. Rekwirowali majątki innych świątyń i nadawali dobra kościołowi katolickiemu. To cesarze definiowali katolicyzm. W roku 380 cesarz Teodozjusz Wielki na mocy rozporządzenia nazwanego Edyktem Katalońskim ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. Państwową. W 380 roku Kościół był już drugim po cesarzu właścicielem dóbr w Cesarstwie Rzymskim. I cesarze karali śmiercią każdego mieszkańca imperium, który by się ośmielił nie być wyznawcą chrześcijaństwa. Za odstępstwa od wyznaczanych dogmatów karano śmiercią. Tak. Przyjęcie chrześcijaństwa było bardzo korzystne dla imperium ze względu na to sprawne administrowanie, bo administracji Imperium Rzymskie nigdy nie miało. Ale zmiany nastąpiły zbyt późno. Ostatecznie Cesarstwo Rzymskie upadło, a Kościół gospodarował na gruzach cesarstwa, bo Kościół przetrwał. Jak Kościół gospodarował na gruzach cesarstwa? Nauka nie istniała. Wystarczał autorytet Kościoła i ewentualne powołanie się na wiedzę starożytnych, żeby przeciąć każdą dyskusję. Zwyczajowo wszelkie te dysputy, nazwijmy to naukowe, kończono zwrotem «Sit ait Aristotle». Tak powiedział Arystoteles. I nie ma potrzeby, żeby dalej to rozwijać. Nie ma potrzeby, żeby dalej to padać. Wiedza dla samej wiedzy jest haniebną ciekawością. Tak twierdzili w średniowieczu. Wiedza dla samej wiedzy jest rzeczą pogańską. Tak, Kościół stał na straży takiego porządku. Medycyna? No, za wykonanie sekcji zwłok można było zapłacić życiem. Wszelkie poznanie ustało. Wiedza dla samej wiedzy była rzeczą pogańską. Tak mówił Kościół w tych wiekach średnich. W medycynie królowała starożytna teoria czterech humorów. Czyli nasze zdrowie lub choroba to równowaga czterech cieczy w organizmie. Krwi, flegmy oraz żółtej i czarnej żółci. Każdą chorobę leczono wylewaniem albo dolewaniem cieczy. Leczenie polegało na upuszczeniu krwi, kładzeniu pijawek, czyli znowuż wysysaniu krwi, wymuszaniu wymiotów, czyli wydalaniu, poceniu albo lewatywach, bo każda choroba to niedobór albo nadmiar cieczy. I w zależności od tego, jaki rodzaj cieczy przeważał, taki mieliśmy jakoby stan zdrowia i temperament. Badanie chorych w medycynie. No, jak wyglądało, koniecznie w masce zakończonej dziobem, bo to chroniło przed morowym powietrzem. W dziobie znajdowały się zioła, a dotykanie chorego tylko za pomocą kijka. Podźgali, odczynili uroki, skasowali kasę, a potem można było tego nieszczęśnika tylko zakopać w ziemi. Taka to była wtedy medycyna. Nic dziwnego, że epidemie dżumy co rusz zalewały Europę.
Ludzie marli masowo jak muchy. Epidemie zmniejszały ludność niektórych rejonów Europy nawet o 80%. Bywały okresy i rejony Europy, w których ludzie dożywali do zaledwie 20 kilku lat. 23 niekiedy to było nawet 25. I do grobu, do bezimiennych grobów z wapnem. Ale wiedza dla samej wiedzy była rzeczą pogańską wówczas. A sekcje zwłok, które mogły wyjaśnić przyczynę śmierci, karane były właśnie śmiercią. Jaki był wtedy standard życia ludzi? Zabudowa dom przy domu, uliczki ciasne, że ciężko bywało pieszym, żeby się wyminąć, nie trącając łokciami. Okna uszczelnione i zamknięte na zawsze. Nigdy nie były wietrzone. Jedna izba lub dwie, wszędzie brud, trochę robactwa. W izbie drewniane łoże, około 2 na 4 metry. Takie były standardy. W tym łożu spała cała rodzina, rodzice z dziećmi. Sypiało się nago, bo w średniowieczu nie wynaleziono jeszcze koszuli. A jak trafili się przyjezdni goście, co było dosyć częstym przypadkiem, no nie było hoteli, to też na golasa do tego łoża. Tak się żyło. Jaka była myśl ekonomiczna w średniowieczu? No to, co zawarte było w Biblii, a Biblia zawiera w sobie bardzo wiele praktycznej wiedzy. Biblia z jednej strony jest Słowem Bożym i historią Izraela, różnych Ewangelii i dokumentów o życiu Jezusa są setki, a tylko niektóre uważane są za pisane pod natchnieniem Ducha Świętego i uważane za część Pisma Świętego. O czym mówi Biblia? O miłości? O wierze? O gospodarowaniu? Tak, najwięcej Biblia mówi o gospodarowaniu. Wierze i miłości poświęconych jest po około 500 fragmentów, ale gospodarce i finansom poświęcono około 2300 fragmentów. Co Biblia mówi o gospodarce i finansach? No, spójrzmy na to, ale podzielmy to na 5 takich obszarów, żeby było wygodniej. Gospodarowanie, niewolnictwo, dziesięcina, bogactwo i lichwa. Co Biblia mówi o gospodarowaniu? Jest to o tyle ważne, że te wskazania będą przez całe średniowiecze w zasadzie obowiązywały. Później to się zmieni, ale wyjaśnimy dlaczego. Obowiązkiem chrześcijanina jest pracować, pracować, pracować. Być posłusznym władzy, płacić podatki i modlić się za rządzących. A także dbać o powierzony majątek i pomnażać go. Tak, te nauki biblijne nie zmieniły się do dzisiaj. I te nauki to była myśl ekonomiczna średniowiecza. A co mówi Biblia o niewolnictwie? Niewolnik był narzędziem pracy w tamtym czasie, tak samo jak w starożytności. I niewolnik miał być we wszystkim posłuszny, nawet jeśli jego pan traktował go nieludzko. Niewolnik miał zawsze okazywać całkowitą podległość, nawet jeśli był bity i katowany. Posłuszeństwo, mówi Biblia, przede wszystkim. Dziesięcina dla Kościoła. W Biblii, no, takich bardzo wyraźnych przynajmniej znalazłem ze 20 fragmentów, w których nakazane jest płacenie dziesięciny dla kapłanów. Tak, obowiązek płacenia dla Kościoła istnieje od zawsze. Podobnie jak obowiązek płacenia dla władców. Tu na slajdzie jeszcze tekst ze starożytnej Mezopotamii informujący o płaceniu dla świątyń. A lichwa w Biblii. Lichwą wtedy nazywano wszelkie pożyczanie na procent i nie było ważne, ile ten procent wynosi. Równie dobrze to mogło być kilka procent, jak i kilkaset procent. Ale od zawsze pożyczanie na jakikolwiek procent było naganne. Na slajdach pokazuję także nakazy zapisane już w Pięciu Księgu Mojżesza. Tak, nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan Bóg twój błogosławił we wszystkim. Tak dosłownie nakazuje Biblia. A jakie to miało znaczenia i jakie to miało przede wszystkim następstwa? Że procent można było pobierać od każdego, kto nie był bratem w wierze. Ponieważ w nauce Kościoła ten nakaz powtarzany był z naciskiem i wielokrotnie, więc pożyczaniem na procent trudnili się Żydzi. Żyd mógł chrześcijanowi pożyczyć na procent, bo chrześcijanin to żaden brat dla Żyda w wierze. I tak ten nakaz biblijny powtarzany był
przez kilkanaście wieków. Miał wpływ na kształt świata, w którym żyjemy obecnie. Dlaczego pożyczanie na procent było naganne? Bo pieniądze miały służyć wymianie rzeczywistych towarów, a oddawanie z procentem, czyli pomnożenie pieniądza, nie powodowało pomnożenia towaru. A skoro nie przybywa towaru, to i pieniądza nie powinno przybywać. Stąd zakaz pożyczania na procent. Za to ten zakaz przetrwał w Koranie. I do dzisiaj Arabowie w zasadzie nie mają własnych silnych banków, choć przecież są całkiem niezłymi kupcami. Ale u Arabów stosują się do tego zakazu. Zresztą jak Państwo zobaczycie, to jak poczytacie Koran, to Koran bardzo często zawiera zalecenia ze Starego Testamentu, od których my w chrześcijaństwie odeszliśmy. A co mówi Nowy Testament o pożyczaniu? Nie odwracajcie się od tych, którzy chcą pożyczyć. Nowy Testament mówi: pożyczajcie i nie oczekujcie oddania. I taka właśnie będzie myśl ekonomiczna średniowiecza. Pożyczajcie i nie oczekujcie oddania. Bogactwo, wprawdzie nie wolno być chciwym, ale dozwolone jest być bogatym. Choć wskazane jest, żeby rozdać majątek ubogim, bo łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tak, cesarstwo rzymskie upadło, ale przetrwał Kościół. Ten okres władzy Kościoła nie zapisał się dobrze w historii cywilizacji. I co mówili ci najwybitniejsi ekonomiści tamtego okresu? Augustynizm i tomizm to były obowiązujące naczelne doktryny Kościoła. Tomizm zresztą obowiązuje do dzisiaj. Chronologicznie święty Augustyn żył w starożytności, ale mentalnie należał już do wieków średnich. Augustyn zwiastował epokę, która dopiero miała nadejść. Mówił o państwie Bożym i o państwie ludzkim. Do państwa Bożego mamy dążyć, żeby własność prywatna zniknęła. Według Augustyna tu i teraz z majątku powinien zrezygnować tylko kler. A jakie powinny być ceny? Augustyn tworzy termin justum pretium, ceny sprawiedliwej. Nie zarabiaj za dużo. Weź tylko tyle zysku, żeby przeżyć. Później wrócił do tego jeszcze Tomasz z Akwinu. Ale Benedykt z Nursi, uważany za ojca wszystkich mnichów Zachodu, jak budował w VI wieku klasztor na Monte Cassino, wpisał w regułę benedyktynów ora et labora. Módl się i pracuj. Ale nie była to zasada stosowana powszechnie przez Kościół. Według scholastyków własność była zgodna z naturą ludzką, czyli można było być bogatym. Z czasem ta doczesna żądza pieniądza zwyciężyła nad tym idealnym boskim porządkiem. I pomimo, że w Biblii w zasadzie było potępiane bogactwo takie na wyrost, to hierarchowie Kościoła byli coraz bardziej bogaci i oficjalna doktryna podążała za tym pochwałą bogactwa jako cnoty. Tak, oficjalna doktryna Kościoła stopniowo odchodziła od ubóstwa. Tu na slajdach pokazuje, jak hojnie cesarze obdarowywali Kościół. No, to była w końcu administracja kościelna. Jak często w pismach chrześcijańskich następowało odwołanie do bankierów jako do wzoru cnót. Nawet Bóg był niebiańskim bankierem w pismach chrześcijańskich. W pismach chrześcijańskich następowała pochwała bogactwa i pochwała pieniądza. Cóż, nauczanie Ewangelii o koniecznym ubóstwie adresowane było do ludu, a do użytku hierarchów skierowane były traktaty o pochwale bogactwa. A co sądził Tomasz o gospodarowaniu? No, święty Tomasz mówi: niewolnik ma służyć swojemu panu, bo takie jest następstwo grzechu pierworodnego. A jakie powinny być ceny według świętego Tomasza? No, święty Tomasz mówi, ceny powinny być sprawiedliwe, czyli to justum pretium, ale już powoli zaczynały być rynkowe, czyli pretium datum. Za to zysk, jaki czerpaliśmy, zawsze należało przeznaczać na zbożny cel, no, czyli oddać Kościołowi. Kościół bardzo pilnował, żeby w tym średniowieczu, w tym okresie dominacji Kościoła, kiedy przetrwał Kościół, a nie przetrwało cesarstwo, żeby żadne siły nie wyrosły ponad potęgę autorytetu i bogactwa Kościoła.
Quae est ecclesia? Kościół jest wszystkim. To była reguła średniowiecza. W każdym zakresie, także w ekonomii, w gospodarowaniu.